Adrian Kempa przed pojedynkiem o szable w rodzinnych Mysłowicach. Presja jest mocna przez to, że walka o mistrzostwo i walka u siebie? Tak, witam wszystkich serdecznie. Presja jest ogromna, ale ja to lubię. Już walczyłem u siebie i wiem, że to tylko będzie działało o ściany. Publiczność będzie sprzyjało mi. Sebastian Rajewski, znany klan rajewskich kickbokserów. Czy możemy się spodziewać, że to jednak zapasy to będzie najważniejsza część tej walki? Dla niego będzie stójka, dla mnie niekoniecznie. No, każdy będzie starał się walkę utrzymywać w tej płaszczyźnie, w której się najlepiej czuje, tak? Więc co pokażę? No, na pewno pokażemy piękne MMA, tak? To jest właśnie to, wracamy do tego bazowego, skąd się wzięło MMA, tak? Gdzie się bił karateka z zapaśnikiem, bokser z judoką, tak? No teraz pokażemy stójkowicza z zapaśnikiem. Ostatnio widziałem, że byłeś również na sparingach w RKT Radom. Rozumiem, że jeździsz po różnych klubach i próbujesz się z wieloma zawodnikami, nie trenujesz tylko w jednym klubie. No gdzieś tam tak, na naszym poziomie już trzeba te poszerzać te horyzonty. Czy po wielu klubach? No niekoniecznie, tak, przyjeżdżam do WCA, ale to już od wielu lat. Jestem tu mile witany, mile przez Krzysztofa Gutowskiego przyjmowany. A ze Sławkiem Kołtunowiczem nasze drogi się połączyły w Radomiu w tamtym roku i od tamtej pory mamy dobry kontakt, zaprosił mnie do siebie i dlaczego było nie skorzystać, skoro mają tam mega pakę, mega zawodników w mojej kategorii, także czysta przyjemność, dziękuję mu serdecznie za zaproszenie i myślę, że będę też wpadał nieraz. A ten pasa dwóch zwycięstw z rzędu, będzie trzecie? Oczywiście, że tak. Jakbym w to nie wierzył, to bym w ogóle nie wychodził do klatki. A propos, wspomniałeś o sparingach WCA. Z kim najczęściej lubisz tam sparować, jak jesteś? Oj, tam teraz jest tylu zawodników. Na pewno z Krzysiem Gutowskim, co teraz mi też w przygotowaniach pomaga. Tak, też jest stójkowiczem, też jest mańkutem, tak jak Sebastian, więc mi gdzieś tam go naśladuje. Przepraszam. Kowalewicz Kuba teraz mega w formie. Jest Mansur, z którym się też miałem bić. Jest Kamil Łebkowski, Sylwester Miller, Marian Ziółkowski, gdzieś tam 6-6-7-0 zawodnicy. Wielu jeszcze innych, tak? Więc dojeżdżają też. Też jak byłem na sparingach, to przyjeżdżał ten, co się ma być z Gracjanem Szadzińskim, przepraszam, Kopera, Bartek, także naprawdę tutaj jest zawsze z kim robić i mega dobre rundy tutaj są. A propos sparowania z Mansurem i tego, że mieliście być zestawieni, byłby dla Ciebie problem walczyć z gościem, z którym znasz się z maty już tyle lat w sumie? Wiesz co, tak naprawdę z Mansurem ja się ani razu wcześniej nie spotkałem, tak? Jeździłem co jakiś czas do WCA, przyjeżdżałem tu na obozy, ale jakoś zawsze te nasze drogi się nigdy nie spichły. Nigdy nie robiliśmy ani rundy, nie zrobiliśmy przed tą walką, która miała dojść, nie zrobiliśmy ani rundy ze sobą, więc też nie było jakiegoś tam większego problemu, tak? Gdzieś te WCA przyjeżdżałem, ale osobiście się nie znaliśmy. Teraz dopiero zrobiliśmy pierwszą rundę, bo tak byłem 2 tygodnie temu w WCA, pierwszy raz się nasze drogi zetkły, więc czy teraz byłby problem? No nie jestem do końca w stanie powiedzieć, aczkolwiek mega zawodnik, mega prospekt, młody talent. Jak się będzie tak rozwijał bez kontuzji, to myślę, że będzie mega mocny, mega czołówką Polski. Jak wygląda kontrakt z Armią Fight Night? Możesz gdzieś indziej walczyć, czy tylko dla Armii? No wiesz co, z Filipem jesteśmy na stosunkach przyjacielskich, takich dobrych, więc jeśli bym myślę, że go poprosił, gdzieś tam jakaś by oferta wpłynęła, nie robiłby jakiegoś tam wielkiego problemu, jeśli to by nie kolidowało z kontraktem z Armią, to myślę, że Filip jest taką osobą, że szłoby się dogadać, więc kto wie. Ale na razie moje plany wiążę z Armią i tu mi jest dobrze, bije się o pas w swoim rodzinnym mieście, czego chcieć więcej. No to myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.